Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczymy partię, którą białymi grał Donald Byrne, zawodnik o takim samym nazwisku jak Robert Byrne. Czarnymi grał Robert Fischer. Reprezentujemy kolejną partię w obronie Grünfelda graną przez mistrza świata. Skoczek F3, skoczek F6, C4, G6. Skoczek C3, goniec G7. Tu białe mogą zagrać E4, nie będzie obrony Grünfelda, ale po D4. Roszada. Czarny zostawiają sobie możliwość zagrania D6. Dopiero na goniec F4. Przy gońcu F4 lepiej zagrać pionem na D5. Są, widzimy, że przedwczesne D6 ogranicza możliwości czarnych. Zbudowanie domku pozwala wybrać zarówno obronę Grünfelda, jak i tak zwaną królewską i indyjską. Hetman B3. Trzeba bić. Hetman C4, C6. Spokojny ruch. Tu można grać inaczej. Można grać skoczek A6, goniec E6. Można grać E4. Skoczek BD7. Wieża D. Widzimy, białe opóźniły rozwój i to jest ich problem. Skoczek B6. Hetman C5. Goniec G4. Goniec G4. Tu widzimy, że czarne naciskają. Król dalej w centrum, goniec nierozwinięty. I białe robią posunięcie goniec G5. Skoczek A4. Kombinacja na odciągnięcie skoczka od obrony punktu E4. Hetman A3. Skoczek bije C3. BC3. I tu Fischer robi fantastyczną kombinację. Myślimy 10 sekund. Fantastyka kombinacji polega na tym, że po skoczek E4 biały ma podwójne uderzenie. Tu piękne by było, gdyby Fischer mógł zagrać wieża E8 i oddać hetmana na żywca. Hetman B6, goniec C4, skoczek C3. No teraz widać, że goniec będzie związany i zginie. Pozycja jest wygrana, goniec C5, wieża FE8, szach. Król E1, białe grają bez wieży, wieża stoi w roku. I teraz Robert Fischer wykonuje kolejne fantastyczne posunięcie. Fantastyka polega na zagraniu goniec E6. Na czym polega ta fantastyka? Fantastyka polega, że po wzięciu gońca jest coś koło mata benioskiego. Zasłona gońcem nic nie daje, zasłona wieżą nic nie daje, odejście królem powoduje mata. Odejście królem w drugą stronę prowadzi do tak zwanego mata benioskiego. Hetmana trzeba zbić. I to się nazywa mat benioskiego. Czy Fischer znał mata benioskiego? Znał. Czy wiedział, że to się nazywa mat benioskiego? Pewnie nie. Czy to umniejsza jego posunięcie goniec E6? Nie umniejsza. Także widzimy, piękna ofiara hetmana. Trzeba ofiarę hetmanów przyjąć i robi się młynek. Co to jest młynek? Młynek to jest urządzenie, które służy do mielenia. To jest taki typowy młynek, seria szachów z odsłony czyści białe figury. Król G1. Skoczek E2. Jak widać,
Z punktu widzenia szachów jest to pewne, bezpieczne, bo czarne mają wieczne remi. Skoczek D4, pion został zmielony. Król G1, skoczek E2, król F1. Teraz, gdyby czarne wzięły gońca, hetman miałby problem ze znalezieniem pola, ale po wzięciu gońca miałyby czarne za hetmana dwa gońce i dwa pionki, czyli prawie pełną rekompensatę. Biorąc pod uwagę, że wieża nie gra, czarne mają przewagę. Na razie mają gońca i dwa piony. Koniec C3, król G1, AB6. I to jest sytuacja, o której mówiłem. Za hetmana czarne mają dwa gońce i dwa piony. Trzeci pion dałby im pełną rekompensatę. Jednakowoż to, że wieża nie gra, to, że koniec nie ma punktów oparcia centrum, to, że dwa gońce strzelają i pion A2 pada, pozycja jest wygrana. Hetman B4. No trzeba na razie obronić gońca. Hetman bierze pionka, żeby chociaż mieć coś. Ale teraz, jak policzymy, czarne za hetmana mają wieżę, dwa gońce i pionka. Białe powinny się poddać. Siłą inercji jeszcze grają. Wieża A2, jeszcze jeden pion. Wieża, dwa gońce, dwa piony. Figury współpracują, jest pełna koordynacja. Król H2, jeszcze jeden pion. No to są dożynki. Pokażę szybko. Wieża E1. Wymieniamy wieżę, bo sam hetman nic nie zrobi. Hetman D8. Goniec F8. Skoczek E1. Jeszcze trzeba skoczka zlikwidować. Goniec D5. Goniec staje na D5. Pionka trzeba przesunąć na B5, żeby się wszystko broniło. Hetman jest bezbronny. Skoczek F3. Skoczek E4. Będzie groził szach. Gońcem nieprzyjemny na D6 po odejściu króla. Hetman B8. B5. Konsolidacja. Czarne nie muszą się nigdzie spieszyć. H4, H5, blokada piona. Kontrola pola G4. Król wchodzi w siatkę matową. Skoczek E5. Król G7. Grozi goniec D6 z wygraniem skoczka lub hetmana. Król G1. Goniec D6. Oj, przepraszam. Zeza miałem. Najpierw szach. Goniec C5. Król F1. No to król jest odcięty wzdłuż. Tu ma odcięte. Teraz goniec mu odcina jeszcze to. Ciągniemy króla. Ciągniemy króla. Koniś G3. Znowu bliżej. Ma odcięte to, to, to. Ciągniemy go. Goniec B4. Król D1. Goniec B3 już za każdym razem nie rysuje. Koniec E2. Koniec C3. I mnóstwo pól figury czarnych atakują i dają mata. Fantastyczna partia Roberta Fischera. Jako ciekawostka, mat Beniawskiego był tylko w bocznym wariancie, był obecny duchem poza partią. Dziękuję za uwagę.